Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści. Kontynuujemy sobie przegląd dziesiątych tierów, moich dziesiątych tierów. I dzisiaj FV4202, bardzo niedoceniany med brytyjski 10 poziomu. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie go tak nie doceniają. Oczywiście ma on swoje minusy, ale ma też swoje plusy. Nie jest wbrew pozorom tak miękki, jakby się wszystkim mogło wydawać. Wieża może nie jest tak dobra jak na Centurionie 7.1, który jest na 9 tierze, natomiast też potrafi troszkę odbić. Ten weak spot jest jedynie denerwujący. Ten właz tutaj dowódcy, on naprawdę jest dość duży i łatwo w niego przycelować, zwłaszcza jeżeli gramy sobie na wieżę. Bo do tego jest ten czołg stworzony. To jest snajper, typowy snajper, który jak najdalej powinien grać od linii przeciwnika i spróbować snajpić. Najlepiej z zagórki, jeszcze wtedy jest naprawdę bezpieczny. Katłup jest z przodu dość mocny, muszę powiedzieć. On potrafi naprawdę ładnie czasem podingować. Boki są oczywiście papierowe, jak to jest we wszystkich amerykańskich, brytyjskich czołgach. Boki są naprawdę bardzo miękkie i trzeba o tym pamiętać. Tutaj zająłem sobie tą pozycję na balkoniku, wyjeżdżam sobie i spróbuję postrzelać do tego T7-1. Jeden strzał wszedł. Oczywiście jeszcze jedna sprawa, o której wiele osób nie wie. Czołg ten ma pociski HESH, którymi może strzelać. To są pociski burzące o podwyższonej przebijalności, czyli zobaczcie, mam tutaj zwykłe pociski 390 uszkodzeń, 268 penetracji i pociski HESH 480 uszkodzeń, ale tylko 210 penetracji. Ten czołg nie ma pocisków złotych, które by lepiej przebijały niż zwykłe pociski. Tutaj teraz ciekawa sprawa. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo czołgów przeciwnika. Ja nie będę z nimi w stanie walczyć od przodu. One mnie będą bez problemu przebijać. Natomiast to nie ma sensu, żebym ja wyjeżdżał tam między tymi wszystkimi naszymi TDK-ami. Próbuję po prostu znaleźć inną drogę. Próbuję oflankować przeciwnika, czyli zagrać tak, jak powinno się grać czołgami średnimi. Tutaj mam ISA 8 już wyświeconego. Podjadę, strzelę go sobie za darmo praktycznie. Zobaczcie, dostał tutaj raz. Teraz próbuję się cofać, oczywiście już wie, że tutaj jestem, jeszcze próbował strzelić, więc wyjadę sobie na tyle wysoko, żeby do niego strzelić. Wiem, że on nie zdąży przeładować, strzeliłem go drugi raz, właściwie dwa strzały za darmo, on już zgarnął ode mnie i będziemy próbowali go teraz wykończyć. Będę tutaj celował w wieżę tego ISA 8. W te włazy naprawdę bardzo łatwo wchodzi. Jak widzicie, dostał tutaj strzał. Naprawdę jest bardzo łatwo trafić w te włazy ISA 8. Chyba tylko we włazy WZ-111 wchodzi tak samo łatwo. Po prawej mam tutaj ISA 7, natomiast po lewej ISA 8. Muszę uważać na tą 7. Jej się trochę boję i tutaj dlatego tak pomału wyjeżdżam. Patrzę, gdzie ona się dokładnie znajduje. Nie chcę za bardzo daleko wyjechać, żeby nie bili mnie z dwóch stron. Natomiast ponieważ widzę, że ten IS-7 jest tam zajęty na moście, stoi sobie dość daleko, to mogę wyjechać do tego ISA 8 i go zaatakować. Jestem przekonany, że on tutaj znajduje się sam. Niestety trafił mnie jeszcze raz, ale już nie będzie w stanie przeładować szybciej ode mnie, więc powinienem go bez problemu wykończyć. Tak jest, jeszcze zatrzymałem się i dostał tutaj prosty strzał. No i teraz właśnie to, o czym myślałem na samym początku, czyli oflankowanie przeciwników. Zobaczcie, podjeżdżam na ich tyły, nie stałem z przodu, nie strzelałem się, nie próbowałem się przepychać. Do tego nie nadają się czołgi średnie, bo one mają za mało HP, mają za mało pancerza, żeby bić się z czołgami ciężkimi. Natomiast taka akcja potrafi odwrócić naprawdę losy meczu. Zobaczcie, wyjeżdżam sobie z tyłu. Tutaj troszkę się zagapiłem, mogłem tak naprawdę zacząć używać pocisków HESH, pewnie bym zadawał dużo wyższe obrażenia niż w tym momencie. Natomiast zacząłem strzelać ze zwykłych pocisków. Nie jest to oczywiście złe, bo mam większą pewność, że uda mi się przebić te czołgi przeciwnika, natomiast pociskami HESH bym pewnie 200 czy 300 obrażeń więcej zrobił w tym momencie. Te czołgi zaczynają się do mnie obracać. Zobaczcie, tutaj część czołgów, 2-3 czołgi już się odwróciły, jadą w moją stronę i teraz tamta strona powinna ich jak najszybciej zaatakować i zmiażdżyć. Jeżeli coś takiego zrobicie, co ja tutaj zrobiłem tym FV-em, no to powinniście bez problemu tutaj zaatakować przeciwników. 44 obrażenia. Widzicie, to jest właśnie pocisk HESH. Załadowałem pocisk HESH i niestety nie trafiło mi się tak, jakbym chciał. Jeżeli traficie w gąsienicę albo w pancerz warstwowy, to niestety zadacie minimalne obrażenia tymi pociskami, dlatego trzeba umieć z nich strzelać i trzeba przewidzieć, jaki czołg do was wyjedzie. 110 z HESH-y od przodu jest naprawdę bardzo trudno przebić. O ISie 7 to już nawet nie mówię, natomiast bardzo fajnie wchodzi we francuskie czołgi, zwłaszcza w ich wieżyczki i w tego typu miękkie czołgi, gdzie można przycelować na przykład w bok wieży. Zobaczcie, tutaj stoję sobie tym czołgiem i tak naprawdę sporo już zdingowałem pocisków. On nie jest taki miękki, jakby się mogło wydawać. Trochę potrafi poodbijać i oczywiście bym specjalnie na to nie liczył, to jest raczej taki bonus, natomiast nie jest to najgorszy czołg i myślę, że
że jeżeli lubicie amerykańskie medy, to i brytyjskim powinno wam się całkiem fajnie jeździć. Ma naprawdę bardzo, bardzo przyjemne działko. Spróbujemy rozwalić tego mausa. Tak jest, kolejny maus do pułapki na myszy. I jeszcze została tutaj eseta. Jadę szybko. Czołg nie jest najszybszy. 40 na godzinę to jest maksymalna prędkość, natomiast bardzo szybko się rozpędza do tej prędkości. Jest zrywny, szybko podjeżdża pod górki. Pomimo tego, że ta prędkość nie jest zbyt wysoka, jego to jest bardzo dynamiczny w grze, muszę powiedzieć. Jeszcze seta tutaj została wykończona przez Odonosa. No i dożynki po drugiej stronie mapy. 6200 obrażeń. Wydawałoby się, że taki słaby czołg, taki kiepski, nikt go nie robi, nikt im nie jeździ, ale tak naprawdę jest to świetny met i naprawdę mogę go każdemu polecić. 6200 obrażeń mówi samo za siebie i jeżeli lubicie, tak jak mówiłem, amerykańskie czołgi, to powinniście być zadowoleni również z tego FV-a. Dobra, tyle w tym odcinku. Został nam jeszcze jeden tylko czołg do przerobienia, T-57, i on oczywiście pojawi się w kolejnym odcinku, do którego was zapraszam. Trzymajcie się, cześć!